Justyna Kowalczyk wróciła tam, gdzie jej miejsce w Pucharze Świata, czyli na podium. We wspaniałym stylu, po fantastycznym biegu i miała sobie równych na 10 km stylem klasycznym z słoweńskiej rogi. Wybiegła z Norweżkami Jochałki i Skofte Rut o blisko pół minuty. To bardzo dobry wynik, to bardzo dobry bieg. To w ogóle dowód na to, że Justyna jest świetnie przygotowana, że Norweżki nie muszą dominować w tym sezonie tak, jak było to na samym początku. Niech nikogo nie zmyli to, że nie startowała Marit Bjergen. Norweska mistrzyni zaczęła sezon we wspaniałej formie, ale ostatni start w Davos pokazał, że tak szybko jak forma przyszła, tak szybko może zniknąć. Dlatego pojechała do Oslo wyleczyć przeziębienie i przygotować się do startów turyckich. A Justyna nie spanikowała po błędach i pechu na początku sezonu. Dalej z trenerem Aleksandrem Wierzycielnym robiła swoje, spokojnie trenowała, przygotowywała się do startów. Proszę bardzo, jeden bieg rogi wystarczył, by odrobiła do Marit Bjergen 112 punktów w Pucharze Świata i pokazała, że wcale nie jest taka słaba, jak wszyscy, kim się wydaje. A Puchar Świata nie musi być zdominowany wyłącznie przez biegaczki z Norwegii. Dziś to Polka jest grą, dziś to Polka pokazała, że startami będzie dochodziła do najwyższej formy i rzeczywiście można być optymistą przed biegami następnymi. Po świętach rozpoczyna się Tour de Ski, ale jeszcze w niedzielę sprint techniką dowolną i Polka będzie miała szansę odrobić kolejne punkty Pucharu Świata, które traci do Marii Bjergen.